czwartkowy serwis rozpoczynamy informacją o pozostawionym w Urzędzie Miejskim pudełku czekoladek. Zamieniliśmy też kilka słów ze świeżo mianowanymi radnymi. Na koniec mamy relację z konferencji prasowej Czarnych Słupsk przed meczem z Treflem Sopot i zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie przyszłorocznego budżetu miasta. Do niecodziennej sytuacji doszło w Słupskim Urzędzie Miejskim. Interesant usiłował przekazać jednej z pracujących w ratuszu urzędniczek pudełko czekoladek. Okazało się, że oprócz słodkości zawierało ono coś jeszcze. W ubiegłym tygodniu do jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego przyszedł interesant. Pracownica Urzędu Miejskiego, która z nim rozmawiała, uznała, że jego zachowanie było dość dziwne. Po opuszczeniu pomieszczenia, w którym rozmawiali, pozostawił on paczkę czekoladek. Po otworzeniu tej paczki czekoladek okazało się, że zawierała ona dodatkowo kopertę. Pracownica zgłosiła to do swojego dyrektora, następnie razem z dyrektorem otworzyli tą kopertę. Okazało się, że jest tam pewna kwota pieniędzy. Została wezwana policja, monitoring i przedmioty zostały zabezpieczone przez Straż Miejską. Po zjawieniu się policji, policja przejęła prowadzenie postępowania. Z tego co wiemy, to postępowanie nadal jest prowadzone w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku. Urzędniczka wykazała się rozsądkiem i uczciwością. Ryzyko związane z nielegalnym przyjęciem korzyści majątkowej jest całkowicie nieopłacalne, a dodatkowo obarczone karą pozbawienia wolności do lat 5. W czwartkowe popołudnie doszło do pierwszego wspólnego spotkania świeżo mianowanych radnych. W Słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego odbierali z rąk przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia potwierdzające ich wybór na radnego. Jak już wcześniej informowaliśmy, w 23-osobowej Radzie zasiądzie 9 radnych Platformy Obywatelskiej, 7 z Prawa i Sprawiedliwości, 4 ze Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego, 2 z Komitetu Nareszcie Zmiana i 1 z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Czego radni oczekują po zbliżającej się kadencji? Czy będą to 4 lata wytężonej pracy na rzecz miasta, czy też powtórka z ostatnich lat w postaci nieustannych kłótni politycznych oponentów? Według słów kilku zapytanych radnych sporo zależy od ostatecznych wyborczych rozstrzygnięć. Na pewno sytuacja jest inna, jednak będę aktywny jak do tej pory. Mam wiele pomysłów i liczę na wsparcie dosyć dużej grupy młodych radnych, którzy znaleźli się w Radzie, żeby te pomysły realizować. Przede wszystkim musimy poczekać, kto zostanie prezydentem miasta Słupska. To będzie miało duży wpływ, jak ta rada będzie funkcjonować. Jeżeli zostanie prezydentem Zbigniew Konwiński, stworzy on większość wśród radnych i będzie te projekty dosyć intensywnie i mocno wprowadzał w życie. Niekoniecznie te zmiany mogą iść w dobrym kierunku, bo będziemy mieli większość w Radzie. Natomiast jeżeli zostanie poseł Biedroń, prezydentem miasta Słupska, będzie musiał bardziej zręcznie prowadzić tą politykę, szukać większości wśród radnych, ponieważ ma jego klub tylko 2 radnych, więc tutaj będzie musiał szukać poparcia wśród radnych i przekonywać ich do tych rozwiązań, zmiany na lepsze, jak proponuję. Ja mam nadzieję, że najbliższa kadencja Rady to kadencja, w której będzie wytężona praca, bo tak naprawdę miasto stoi przed wieloma wyzwaniami, mamy wiele problemów, które musimy naprawić i chciałbym, żeby obrady Rady Miejskiej były areną sporów merytorycznych, dyskusji o tym, jak rozwiązywać konkretne problemy i które rozwiązanie jest najlepsze z przyczyn obiektywnych, a nie była to arena jakichś sporów politycznych, czy też nie było takiej atmosfery, że nie można ze sobą rozmawiać. Jak będą wyglądały prace Rady, prace poszczególnych komisji i jak będzie funkcjonowało miasto, pokaże życie, bo tak naprawdę dzisiaj trudno spekulować. Nie wiemy, kto będzie prezydentem miasta, nie wiemy, jakie będą zawarte koalicje w mieście i nie wiemy, jaki wkład w pracę Rady Miejskiej włożą nowi radni. Ja jestem przedstawicielem partii politycznej, jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, co w żadnym wypadku nie przeszkadzało mi w tym, żeby pełnić mandat radnego w sposób solidnie pracować na rzecz miasta i mnie osobiście za tą pracę spotkała nagroda, bo gdybym przedkładał jakieś interesy polityczne na pracę na rzecz dobra miasta, to na pewno 1355 osób nie zagłosowałoby na mnie jako na radnego. Swoją pracą udowodniłem, że pomimo korzeni politycznych można, i także udowodnił to cały klub radnych Prawa i Sprawiedliwości,
że pomimo korzeni politycznych, przynależności politycznej, można, jeżeli tylko się chce, dobrze pracować na rzecz społeczności lokalnej, a ten cel powinien nam wszystkim przyświecać. Radni Szewczyk i Kujawski są doskonale zaznajomieni z funkcjonowaniem Rady Miasta, ponieważ zasiadali w niej już w trakcie poprzednich dwóch kadencji. Trochę trudniejsze zadanie czeka dwóch Marcinów, Dadela i Sałatę, którzy w roli radnych dopiero debiutują. Tak, debiut. Jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim, którzy na mnie zagłosowali, obdarzyli mnie wielkim zaufaniem. Będę robił wszystko, żeby ich nie zawieść. Najpierw musimy zrobić tak zwaną kartę otwarcia, zobaczyć dokładnie, jak to wszystko jest oszacowane, jak będzie nowy budżet wyglądał. Teraz będzie na pewno sytuacja taka, czekamy do wyborów, zobaczymy, kto będzie w Słupsku prezydentem. Na pewno będzie ciekawa rywalizacja pomiędzy dwoma panami, pomiędzy panem ze Słupska, panem posłem Konwińskim, no i panem Robertem Biedroniem. Ja się nie mogę doczekać, kto zostanie prezydentem i wtedy zaczniemy rozmawiać o tym, żeby współpracować w Radzie, a nie dzielić Słupsk. Chcemy właśnie pokazać też młodym, że nie trzeba koniecznie ze Słupska wyjeżdżać, żeby w jakiś sposób się rozwijać, żeby stawać się coraz lepszym, rozwijać swoje umiejętności. Mamy do dyspozycji różnego rodzaju środki. Na pewno trzeba będzie pomyśleć nad tym, żeby współpracować dobrze z przedsiębiorcami, żeby ci przedsiębiorcy, żeby oni określali, jaki rodzaj pracowników jest im potrzeba. I w taki sposób będziemy starali się dopasowywać później system edukacji. W taki sposób będziemy chcieli, żeby nasze szkoły, czy to publiczne, czy niepubliczne, czy uczelnia wyższa, rozwijała się. Dla mnie to jest osobiście duma i zaszczyt być reprezentantem mieszkańców miasta w Radzie Miejskiej. Jestem dumny z tego, że dumny i zadowolony z tego i zaszczycony, że tyle osób na mnie zagłosowało na Osiedlu Niepodległości. To, co wydaje mi się najważniejsze, to zrobić w końcu porządek w mieście. Wiadomo, że jest wiele spraw, którymi trzeba się bardzo pilnie zająć i myślę, że ta ekipa, która weszła i z Platformy Obywatelskiej, ale też ludzie z innych klubów, są gotowi do tego, żeby podjąć to wyzwanie, zwłaszcza wtedy, jeżeli prezydentem miasta zostanie Zbyszek Konwiński, bo on gwarantuje prawdziwą, realną zmianę. Myślę, że to jest właśnie najlepsza ocena tego, co się działo przez ostatnie kilkanaście lat. To, że Lewica wprowadziła zaledwie trzech radnych, to jest ocena Słupszczan tego, w jaki sposób postępowali z naszym miastem. W końcu czas to zmienić. My jesteśmy do tego gotowi, chcemy wziąć na siebie tę odpowiedzialność. Nie idziemy do Rady Miejskiej. Ja też nigdy nie miałem takiego założenia, że w Radzie Miejskiej będziemy od razu budować jakieś podziały polityczne, bo dla nas jest najważniejsze miasto i dla naszego kandydata na prezydenta najważniejsze jest miasto. I myślę, że będziemy ze sobą wszyscy współpracować. Miasto po prostu potrzebuje tej współpracy. Pierwsza organizacyjna sesja nowej Rady Miasta powinna odbyć się jeszcze przed drugą turą wyborów prezydenckich. W najbliższą niedzielę o godzinie 18 Czarni Słupsk podejmą w hali Gryfia Sopocki Trefl. Ostatnie dwa zwycięstwa nad Asseco Gdynia i King Wilki Morskie Szczecin dodały słupskim koszykarzom odrobinę potrzebnej w tym sporcie pewności siebie, a trenerowi Dejanowi Mijatowiciowi chwilę spokoju od krytyki ze strony kibiców. Na środowej konferencji prasowej trenerowi Czarnych towarzyszył Karol Gruszecki. Dla mnie to już jest zupełnie nowa karta, są zupełnie dwie inne drużyny. Tak samo jak ten mecz przedsezonowy, my byliśmy ograniczeni kontuzjami. Trefl też wtedy zupełnie inaczej wyglądał, byli bez trenera, bez kilku podstawowych zawodników. Także to będzie zupełnie inne spotkanie, musimy się od początku do niego przygotować. Stracili dużo zawodników, którzy tam pełnili kluczowe role, jak mówię, przez to, że tam ich trener był w reprezentacji Litwy, też nie mogli się chyba do końca dobrze przygotować, także myślę, że oni też muszą odnaleźć taki swój styl gry, swój rytm i podobnie jak my, trochę wolniej rozpoczęli, ale myślę, że teraz to będzie zmierzało w dobrym kierunku. Zwycięstwo nad Treflem byłoby dla Czarnych Słupsk już trzecim z rzędu, więc niezbyt udany początek sezonu zasadniczego mógłby zostać w znaczący sposób naprawiony. Przekonamy się o tym już w najbliższą niedzielę, a w poniedziałek zapraszamy na relacje z meczu w naszym serwisie sportowym. Zgodnie z rozporządzeniem ustępującego prezydenta Słupska Macieja Kobylińskiego, już jutro w Urzędzie Miejskim odbędą się konsultacje społeczne związane z propozycjami mieszkańców, które mają zostać ujęte w przyszłorocznym budżecie. Zapraszamy wszystkich Słupszczan na konsultacje społeczne projektu budżetu miasta na rok 2015. Konsultacje odbędą się o godzinie 16, 21 listopada 2014 roku, czyli w piątek, w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku na drugim piętrze. Także zapraszamy wszystkich do zapoznania się z projektem budżetu miasta na przyszły rok.
Gorąco zachęcamy Słupszczan do aktywnego uczestniczenia w jutrzejszych konsultacjach.